Alleluja, Chrystus żyje. Mamy kolejny dzień oktawy wielkanocnej. Idziemy razem z innymi uczniami na spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego. Czasami to świeci trochę nam światło, nas oświeca nasze umysły, a czasami jest trochę ciemniej. Bo tak jest w naszym życiu też, że czasami mamy jasne zrozumienie tego, co się dzieje w Bożych sprawach w naszym życiu, a czasami troszeczkę mniej. Dzisiaj Chrystus przychodzi w końcu do Wieczernika, objawia się apostołom. To się oczywiście działo jednego dnia, ale to jest tak głęboka tajemnica, tak wielka, że my to rozkładamy, to jedno święto na 8 dni. 8 dni świętowania Wielkanocy. Mówią, czy jak jeszcze można świętować? Jeszcze święta? Tak, właśnie, jeszcze święta trwają. Dzisiaj apostołowie są przerażeni, no bo myślę, że to każdy z nas by się troszkę zdziwił. Myśleli, że to duch. Mimo tego, że już tyle osób mówiło im, że spotkali Jezusa i te niewiasty, i Łukasz wrócili z Kleofasem już do Wieczernika. Wszyscy mówią, widzieliśmy Pana. Oni jeszcze tego nie ogarniają. Tak gdzieś to wszystko ich zmiażdżyło, to doświadczenie. Nie, może gdzieś zaniedbali swoje słuchanie Słowa Bożego wcześniej, słuchania Jezusa. Nie potrafili tego wszystkiego pojąć. Jezus przychodzi i na spokojnie im tłumaczy. Daje im... prosi o to, żeby móc coś zjeść, co jest też ciekawe w ogóle, nie? Że to, co on tam zjada, staje się w ogóle, przechodzi w ogóle w niesamowitą rzeczywistość Bożą. Przechodzi z tego świata tylko ludzkiego do świata Bożego, bo Chrystus jest uwielbiony. To jest w ogóle niesamowite, co się dzieje z tym pokarmem, który Jezus zjada. I potem w ogóle ta sama końcówka tej Ewangelii jest niesamowita. Kiedy oświeca ich umysły. To jest... zobaczcie, że nikt z tych apostołów, żaden tak naprawdę nie miał takiej naturalnej wiary od samego początku, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje. Jedni to doświadczyli właśnie przez zobaczenie zobaczyli płótna i chustę, jak święty Jan. Niewiasty spotkało anioła, Maria Magdalena dotyka Jezusa, spotyka go, objawia się jej. Łukasz z Kleofasem podczas mszy świętej, którą sprawuje dla nich Jezus. Ci musieli doświadczyć tego, że Jezus oświeca ich umysły swoją łaską. To jest bardzo pocieszające dla nas, bo my często mówimy o Tomaszu, który wątpi, o nim pewnie jeszcze sobie powiemy, ale tak naprawdę każdy z tych uczniów miał problem. Każdy z tych uczniów nie rozumiał w ogóle tego, co się działo z Jezusem. Nie potrafił zrozumieć, że On żyje, że On zmartwychwstał. Wszyscy o tym mówili, a każdy miał jakiś taki zaćmiony umysł. I Jezus właśnie przychodzi, żeby te umysły rozświetlić swoją łaską, żeby dać im zrozumienie tego, co się wydarzyło. I potem w ogóle te słowa, jak już oni to zrozumieli, to jeszcze bardziej chce im dać radość, a wy jesteście tego świadkami, będziecie o tym głosić. W ogóle to was wybrałem. Jesteście tymi szczęściarzami, które będą czytać całe Pismo Święte, które będą nagrywać filmiki, że tak żeście robili, nie? I to jest też takie niesamowite, że Bóg daje coś za darmo nam, tak całkowicie. My jesteśmy tacy nieporadni, nie potrafimy tego zrozumieć, nie dajemy się w ogóle do tej głoszenia Ewangelii, bo nawet nie wierzymy w Jezusa, że On zmartwychwstał, nie potrafimy tego pojąć. A On sam nas oświeca, sam nas posyła, to są takie wielkie rzeczy, które też się mogą stać naszym udziałem. Dlatego zaprośmy Jezusa do nas. On może nas zaskakiwać sam. Czasami tak mamy rzeczywiście, że On nas sam zaskakuje. Czasami Go nawet nie szukamy, nie chcemy Go gdzieś tam znaleźć. A On przychodzi, robi cud i nie ogarniamy tego. Ale to jest właśnie Jezus. Ta niesamowite Jego działanie, Jego zaskakiwanie człowieka, Jego miłość do każdego z nas. Bo Jemu zależy, żebyśmy cieszyli się zmartwychwstaniem. I nie bójmy się naszych wątpliwości, nie bójmy się tego, że czasami mamy to serce pełne niewiary, bo Jezus sobie z tym też potrafi poradzić. Poradził sobie z apostołami to i z nami również. Będzie mógł sobie poradzić, oświecić nasze umysły. Co zrobił? Niesamowite rzeczy. Radujmy się cały czas zmartwychwstaniem. Chrystus żyje, naprawdę żyje i jest teraz niewidzialny, bo wtedy też był trochę niewidzialny. Raz przychodził, raz odchodził. Jest cały czas w takiej samej formie. Jakby chciał, to by mógł się pojawić teraz. No stoi obok, ale no, nie pokazuje się nam, no bo lepiej jest przyjąć Go wiarą, bo błogosławiony ten, kto uwierzył, a nie widział. Więc doświadczajmy Go, Jego radości. Cieszmy się cały czas zmartwychwstaniem naszego Pana.